moimi Państwa gościem jest mistrzyni świata Maria Juroszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Maria przywiozła ostatnio do Cieszyna dwa złote medale, które tutaj przed nami z Francji, z Mistrzostw Świata. Zgadza się? Tak, zgadza się. Pani Mario, no bardzo prosimy nam tutaj opowiedzieć, jak to było na tych mistrzostwach, co tam się takiego działo i czy łatwo było zdobyć te medale, czy trzeba było trochę się tam posiłować na tą rękę? Zawsze się trzeba trochę posiłować, nie ma nic za darmo. Nie było zbyt trudno nawet, choć obawy miałam duże. No ja w jednej konkurencji startowałam ze zdrowymi, więc i tu miałam wielkie obawy, bo jednak ja siłuję się tylko praktycznie jedną stroną, drugą mam taką niedowład, ale jakoś mi poszło. Mhm. Czyli jeden medal to konkurencja ze zdrowymi, tak. Drugi złoty medal to była kategoria... Niepełnosprawny. Niepełnosprawni. To taki pierwszy Pani wyjazd tak daleko, na takie mistrzostwa? Było przeżycie? To znaczy byłam dalej kiedyś w Rosji, na mistrzostwach takiego Igrzyska IWAS. A to był taki drugi mój wyjazd dalszy. Mhm. Oczywiście tutaj promocja miasta Cieszyna była. Widzę, że też jest odpowiednia koszulka. Tak, sponsorami. Widzę i Cieszyn. Tak, bo sponsorzy są bardzo ważni. Wróciła Pani z tych mistrzostw taka pewnie zmotywowana do dalszej pracy i do dalszych takich sportowych przygotowań. Tak, dowiedzieliśmy się, że w przyszłym roku Mistrzostwa Świata odbędą się w Malezji, więc już muszę zacząć gotować, żeby zdążyć nazbierać te finanse. No właśnie, bo Pani wspomniała, no najważniejsi są sponsorzy, tak. Bo żeby móc startować w tych wszystkich zawodach, mistrzostwach, to trzeba mieć te środki. Dokładnie tak, dokładnie tak. Tu naprawdę mam fajnych ludzi, którzy zasponsorowali mi i starczyło. Mhm. Ale no też trzeba wspomnieć tutaj o tych nagrodach, o tych wyróżnieniach, bo i starostwo też Panią wyróżniło i miasto za zeszły rok. Także też gratulujemy. Tak, dziękuję bardzo. Tak właśnie, miasto zostałam sportowcem roku 2021. Powiat też mnie wyróżnił. Dzieje wszystkim bardzo dziękuję. Panu Jurkowi, Zbyszkowi, no wielu osobom, którzy ode mnie kupowali produkty. No jedno wielkie dziękuję, nic więcej nie trzeba. Jedno wielkie dziękuję, to było wyróżnienie za zeszły rok, to były wyróżnienia za zeszły rok. Czyli w następnym roku pewnie też tych wyróżnień nie zabraknie po takich sukcesach. Zobaczymy. W tym roku jeszcze Pani coś planuje? Udział gdzieś tutaj na jakichś właśnie takich zawodach? Jedynie na takich lokalnych. Mamy Puchar Polski w Jastrzębiej Górze, ale to już finanse dosyć duże, więc odpuszczę. No, w tym roku raczej już nic więcej. Czyli odpoczynek teraz, tak, zasłużony. Tak. No już nie odpoczywam, bo znowu gotuję. Okej. Okay. No czyli teraz trzeba się już przygotowywać, tak, do tych kolejnych zawodów mistrzostw, tak, w Malezji, tak? Tak. Mogłaby nam Pani podsumować ten rok? Takie największe sukcesy tego roku w takim razie? No to złote medale Mistrzostw Polski ze zdrowymi, z niepełnosprawnymi. Mistrzostw Europy złoty z niepełnosprawnymi, brązowy ze zdrowymi. Puchar Świata dwa złote ze zdrowymi, jeden z niepełnosprawnymi. I Mistrzostwa Świata jeden złoty z niepełnosprawnymi i jeden ze zdrowymi. To naprawdę bardzo dobry rok. No, bardzo dobry. Co Pani daje taką siłę, właśnie motywację do walki, do brania udziału w tych zawodach? Bo to nie tylko te same zawody, o których tutaj mówiłyśmy, tylko to jest to przygotowanie, szukanie tych sponsorów. To też jest ogromny wysiłek. Tak, zgadza się. No, trzeba trochę poświęcić czasu i po prostu prosić. A jak się już ma jakieś osiągnięcia, to już trochę jest łatwiej. A co Pani daje to siłowanie na rękę? Ten sport, to jest taka odskocznia od takiego życia codziennego, od takich codziennych, przyziemnych spraw? Co mi daje? No, na pewno mi daje wielką satysfakcję, że jeszcze jak mi wychodzi, to już w ogóle mi daje wielką satysfakcję. No a teraz co? Teraz czas na gotowanie, Pani wspomniała. Tak, bo trzeba zbierać pieniążki na Malezję. Żeby obronić tytuły oczywiście. Czyli jakby tam ktoś chciał jakieś pierogi czy coś, to do Pani Marii trzeba się odezwać. Tak, zgadza się. Na Facebooku trzeba znaleźć. Tak, zgadza się. Gratulujemy. Dziękuję. Trzymamy kciuki.
za tą Malezję, żeby się udało. No, dziękuję bardzo. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moimi Państwa gościem była Maria Juroszek, mistrzyni świata, która przywiozła do Cieszyna te dwa złote medale.